Serwisowy kolejny odcinek spotkań z siatkarzami KFC Gwardii Wrocław. A dzisiaj moim gościem jest y, Misz Polski, dwukrotny zdobywca Pucharu Polski, Super Pucharu y, ze skrombeł chatów, y, wychowanek skrybeł y, obecnie środkowy naszego zespołu Jędrzej Maćkowiak. Cześć Jędrzej. Cześć Paweł, witam serdecznie wszystkich. Okej, okay, no to powiedz, y, coś pominąłem czy Wikipedia? <słuchaj> Wikipedia nie kłamie i podała prawdziwe informacje, bo sam mówisz, że czasami to jest różnie z tymi informacjami. Akurat tutaj, w tym przypadku dobrze, jest jeszcze jeden Jędrzej Maćkowiak, ale ten z KFC Gwardii Wrocław jest akurat tutaj, także wszystko się zgadza, wszystko jest. No właśnie, na chciałem, chciałem się o to zapytać. Jędrzej Maćkowiak, zawodnik KSW. Tak jest. Tak Zdementujmy, jest. to nie ty. To nie nie jam, walczysz to sobie nie w wolnym czasie nie, 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 nie. w klatce, nie bawisz się w takie rzeczy. I jeszcze jedna rzecz, którą chciałbym. Hmm. Rozumiem, że nieka rodzina naszego współwłaściciela klubu, Kajetana Maćkowiaka. Nie, 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 nie. Jesteśmy rodziną, aczkolwiek nie wiadomo, a jeszcze o tym z Kajetanem nie rozmawiałem, ale może będzie ku temu okazja. E, ale tu też właśnie chciałbym zdementować plotki. Nie jestem tutaj zawodnikiem KSW. <noise> nie, jestem za chudy po prostu i nie bawię się w to. Nie, nie lubię przemocy, także nie. <noise> Okej. Okay. W sumie y, z naszej rozmowy wyniknęła też fajna anegdota, bo nawiązaliśmy tutaj do, właśnie do Jędrzeja Maćkowiaka. Wiem, że zacząłeś od y, pływania. Tak. Y, to był jakby pierwszy sport, którego dotknąłeś. Tak, tak, I tak. Y, jakbyś mógł przybliżyć mhm. y, naszym kibicom troszkę tą anegdotkę. Y, tak, ja tak jak rozmawialiśmy, y, zacząłem swoją przygodę ze sportem od, od pływania. E, trenowałem ten sport do 2006 roku bodajże i tak, w 2006 roku e, pojechałem na zawody, na Mistrzostwa Polski Juniorów do, do Gdyni. I tam poznałem jednego chłopaka, e, Pawła. I ten Paweł miał e, brata Jędrzeja, Maćkowiaka. No i właśnie taka śmieszna sytuacja wyniknęła, że on mnie z nim zapoznał. E, potem w ogóle się zdarzyło tak, że płynęliśmy nawet obok siebie na jednym torze, na, na dwóch torach obok siebie. Co się później okazało, gdzieś tam googlując siebie w internecie, wpisałem swoje imię, nazwisko, wiadomo, każdy tak robi. I wyskoczył Jędrzej Maćkowiak, zawodnik KSW i patrzę mówię, wow, to jest ten Jędrzej, z którym ja kiedyś pływałem na jednych zawodach, w jednej serii. I tak właśnie śmieszna sytuacja, właśnie. taka cieka ciekawa anegdotka, że że y, udało mi się z nim kiedyś zapoznać, potem on... Byliście, ja w, sumie, byliście tak, w sumie tak blisko, a nagle później tak, te drogi, drogi tak, diametralnie się rozeszli Razem i... zaczęliśmy pływać, a on poszedł bardziej w stronę, y, w stronę tutaj y, mieszanych sztuk walki, a ja w stronę siatkówki. No ale to teraz... fajnie pokazuje też, bo w zasadzie każdy sportowiec, y, może nie każdy, ale hmm. większość, nie zawsze też zaczyna swoją przygodę z tą jedną wybraną dyscypliną, która okazuje się ostateczną. A, tak. a tutaj no, pływanie Was jakby połączyło, a tak. jednak każdy z Was wybrał mhm. y, troszkę, że tak powiem, inną drogę. Ale mhm. teraz y, w czasie teraźniejszym nie mieliście już styczności, nie, nie, nie spotkaliście się, nie byłeś na jego. Widziałeś nie. jego walkę może. Nie, 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 mieliśmy kontaktu żadnego, także, także nie, 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 nie mieliśmy. Okej. Okay. Powiedz mi, y, wspomniałeś o pływaniu, mm -hmm. y, siatkówka. No, pochodzisz, jakby nie mm -hmm. patrzeć, z mocno siatkarskiego miasta, tak, tak, y, ze sporymi tradycjami. Y, jak to się zaczęło? Y, czy to akurat, właśnie te miejsce pochodzenia miało decydujący wpływ? Na to, że zainteresowałeś się tym sportem, co Cię urzekło w siatkówce, że zmieniłeś nagle pływanie na, z, z na tą piękną dyscyplinę sportu? Z, z siatkówką to było tak, że moja mama grała w siatkówkę w ŁKS też miała krótki epizod z LSK i w sumie tak naprawdę to ona jakby odwodziła mnie od tego pomysłu, ale. Yy, Czyli co, mówiła? Więc nie bądź yy, sportowcem, nie bądź siatkarzem, bo. Bo plecy, bo kolana, bo barki, bo ci wszystko siądzie, kontuzje. Yy, Czyli ale... ja raczej była takim hamulcowym troszkę. Tak, ale z drugiej strony, to, znaczy to tak naprawdę wyszło mocno ode mnie, ponieważ yy, w 2006 roku nasi siatkarze zdobyli srebrny medal yy, Mistrzostw Świata w, w Japonii. Japonii? E, I pamiętam do dzisiaj sytuację, gdy byłem w szkole i na świetlicy mieliśmy, mieliśmy zastępstwo. No i patrzę mecz, no nasi przegrywałem w ale z Rosjanami 2-0. Mówię, no nie no, to już po zawodach, no szkoda, chyba fajnie każdy chłopaki. Tak, każdy chyba tak wtedy, chociaż przez chwilę pomyślał, że tak, to Tak, tak, fajne, fajne, fajnie chłopaki grają, no ale no szkoda. No. no i po lekcjach wróciłem do domu, patrzę tutaj w telewizji, a tu 3-2 zwyciężyliśmy i gramy w półfinale i mówię, wow no. Niesamowita sprawa i, i nie to mnie tak tknęło w sumie, żeby mówię, a może spróbuję. Tym bardziej, że moja mama e, znała się z moim pierwszym trenerem Markiem Kwiecińskim. Też I przypomnijmy byłem siatkarem. Tak, byłem tak, tak Polski. Tak, oczywiście. tak, tak, tak. Jeden z lepszych też e, chyba nawet. W swoim pokoleniu. Tak, swoim tak. Był wybrany, nawet chyba wybrany, siatkarzem ro, dokładnie. Z roku, sezonu, tak. tak jest, była taka sytuacja. I właśnie jakoś ma. Gimby nie pamiętają, ale tak, pamiętamy. <laughs> pamiętamy. I właśnie przez to właśnie mama mnie tam skontaktowała z trenerem kwiecińskim, no i zacząłem uczęszczać na, na treningi e, i łączyłem ten jakby początek jeszcze z pływaniem, bo ten pierwszy mój sezon siatkarski to był tak naprawdę połączony z pływaniem, jeden dzień pływanie, drugi dzień siatkówka, pływanie, siatkówka, no i tak w sumie przez jeden cały rok. Także ten ca czas poza lekcjami miałem dosyć mocno wypełniony. I od trzeciej gimnazjum już zrezygnowałem z pływania, ponieważ y, troszeczkę zaniedbałem naukę, a y, potrzebowałem po prostu więcej czasu też, żeby się, by się uczyć, żeby nie zaniedbać szkoły. Mama krzyczała jak Mama dostawiłeś. nauczycielka. A, tak, to jeszcze dodatkowy. Motywowała, motywowała, radatkowy motywowała. Czego nauczycielka? jeżeli? Polskiego i historii. No także tutaj też moim zainteresowanie jest bardzo historia naszego kraju i nie tylko, także tutaj na pewno na pewno po mamie, a i też staram się dobrze wypowiadać ze względu na to, że mama polonistka, także włączać, przełączać, wyłączać to. Aha, no to. Nie wchodzi to brawo, w grę. Nie to wchodzi brawo. W grę. Czasami można walnąć <grystów> z tego mm. językowego. A powiedz mi, jednak jak już postawiłeś na tą siatkówkę, to szybko zaakceptowała, czy wspierała raczej już później. Yy, akceptowała i, i wspierała, tak samo jak mój tato. No i moja mama też bardzo psychologicznie mnie wspierała, bo zawsze jak mi coś na treningu na początku nie, nie, nie wychodziło, to potem przychodziłem do domu i opowiadałem o wszystkim i zawsze mnie tak motywowała, żebym się nie przejmował, żebym cały czas się skupiał na, na tym, co będzie, nie na tym, co było, więc no, była razem z moim tatą dużym, dużym, jest nadal dużym wsparciem dla mnie, także... Także y, pominęła te sprawy kontuzji, y, y, i no, jak powiedziałem, zaczęła mnie mocno, mocno wspierać w tym, co, co tak naprawdę pokochałem od samego początku. Czyli widzisz, czyli no jednak ten sukces w 2006 roku naszej reprezentacji Pociągną, jednak był. Pociągnął za sobą dużo, dużo Ale młodzieży. widzę, że dla wszystkich, bo też można jakby powiedzieć, że od tamtego momentu. No, zaczął się ten boom, boom tak? na siatkówkę, na siatkówkę tak. w naszym kraju, prawda mhm. bo to jakby ten sukces reprezentacyjny, który, który, mhm. m, którego dawno nie było, no a jednak sukces no, srebro mhm. i wicemistrzostwo świata no, napędziło jakby całą koniunkturę, można powiedzieć, mhm. że do dziś, więc tak. z małymi, że tak powiem, przestojami. Także zapoczątkowało chyba, tak naprawdę, takie sukcesy naszej, naszej drużyny w siatkówce, bo potem, trzy lata później, mój kolega z drużyny zdobył mistrzostwo Europy, Później jeszcze, nie pamiętam dat teraz, ale chyba Liga Światowa w 2012. Tak jest. No i w tak 14 jest. roku wiadomo, Mistrzostwo Świata i właśnie Ale się śmieje, bo Ty wspominałeś, że byłeś w szkole. Ja pamiętam, że ty dostaliśmy wolne w Jaszczemskim mm. Węglu od trenera Boska. Mm -hmm. Siedziałem chyba u, w mieszkaniu u Dawida Murka i oglądaliśmy to spotkanie, i też tacy już. Po drugim stacie włączeni. No. miał być, chyba z tego co pamiętam, miał być trening przesunięty, mm -hmm. ale później, jak się diametralnie sytuacja y, odwróciła, to chyba nawet nie zatrenowaliśmy tego dnia. Mm -hmm. y, więc widzę, że, że wszyscy jakby no, na swój sposób przeżywali tak, tam to, bardzo, tamto wydarzenie. Y, I co? Zaczęło się. Wszystkie etapy, że tak powiem, yy, tak, młodzieżowe szkolenia. Pierwszy był Młodzik, pamiętam. Też za bardzo nie dostawałem dużo szans na grę, bo było nas na jednej pozycji bodajże pamiętam pięciu. Ja byłem pierwszym takim yy, takim świeżakiem, więc w Młodziku nie zagrałem. Dopiero zacząłem grać od, od kadeta. Też tam się udało dostać na finały kadetów, na finały Mistrzostw Polski kadetów. Potem Junior. Jeden sezon nie udało nam się dostać na finał Mistrzostw Polski, ale zatrzymaliśmy się na półfinale. Potem kolejny był rok, Junior. Dostaliśmy się do finału, ale też nie udało się dostać do tego ścisłego finału, bo zajęliśmy piąte miejsce w Polsce. Nie najgorzej, ale zawsze gdzieś tam jakiś Jasne. niedosyt pozostawał. No i potem była młoda ekstraklasa. Także... No i nadszedł ten yy, sądny, można powiedzieć, yy. dzień, bo tak zaważył. Zastanawiałeś się co dalej tak, i nagle tak, dostajesz tak. Co, telefon od prezesa to, czy tak. pofatygował się wtedy yy, pierwszy trener. Jak yy, to wyglądało? To była taka sytuacja, że skończyliśmy sezon młodej ekstraklasy na drugim miejscu. Zajęliśmy drugie miejsce w, w mistrzostwach Polski tu U23 powiedzmy. No i dostałem, dostałem informację od mojego trenera, wtedy Mira Augustyniaka, że nie będzie już trenerem. No i nie wiadomo, co, co dalej, że może zaproponował mi grę w drugiej lidze, ale tak no nie wiedziałem, czy może studia, czy może to jakoś połączyć ze studiami. I tak naprawdę byłem w kropce i tak nie wiedziałem, co dalej robić, i dostałem telefon od ty, prezesa Piechockiego, że. Yy, trenerem pierwszej drużyny będzie yy, Miguel Falaska. Ja tak mówię: w jakiej pierwszej drużyny? O co chodzi w ogóle? No, nie widziałem, co jest grane. Yy, ale potem dotarło do mnie, że chodzi o tą skrębę o tą pierwszą drużynę. I mówi, że, że, że czy byłbym jakoś zainteresowany tutaj, czy, 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 czy chciałbym po prostu być w drużynie. A no, trzeba było powiedzieć: A ja nie? Prezesie, no, gdzie tam? Ja po, po co? Jasne. Nie, <laughs> oczywiście myślę, że no, chyba każdy by się na moim miejscu zgodził. Aż po prostu, no mówię, no, serce biło, nie wiedziałem, no tak naprawdę taki no, kopnął mnie zaszczyt, że mogę być takie drużynie w ogóle. Gdzie ja byłem tak naprawdę dopiero 20-letnim chłopakiem powiedzmy wtedy, który nawet nie, nie marzył. Czyli nie, nie wahałeś nie się, Bo mówię, oczywiście nie, od razu. znajduje tak, się kiedy z torbą spakowany już tak, tak. kilka Podchałem dni wcześniej pod halą. tak, czekałem. Okej, okay. no, tak. bo w sumie y, pamiętasz jakby te, te pierwsze wejście, y, no mieliście tam wtedy naprawdę no, wybitnych, zresztą Skra mm -hmm. zawsze ma w swoich szeregach mm -hmm. y, zawodników najwyższej klasy, ale mm -hmm. duże nazwiska, a ty jeszcze wcześniej y, mm -hmm. podawałeś, y, jak byłeś troszkę młodszy, piłki tak. y, na meczach, tak, więc tak. Y, podpatrywałeś gdzieś z boku mm -hmm. troszkę tych zawodników I, i jakie było te pierwsze, było te wow, mm -hmm. brak, nie wiem... Y, słów, czy nagle zamilkłeś totalnie, czy... Pierwsze mecze, jakie pamiętam, to jeszcze były dawno, bo to 2004 rok, jak przychodziłem jeszcze na Starą Halę w Bełchatowie i oglądałem, jak jeszcze Sebastian Świderski z zespołem Perugii przyjeżdżał na Starą Halę do Bełchatowa i to było dla mnie no, niesamowite przeżycie, mogąc oglądać w akcji takich świetnych graczy. A potem, tak jak mówisz, już na Hali Energii już od 2007 roku podawałem piłki. Mariuszowi Wlazłemu, potem Daniel Piński jak przyjeżdżał z Jastrzębskim Węglem. No tobie podawałem piłki przecież chyba nawet, bardzo możliwe, bo ty też przecież byłeś w tej drużynie. Nie, no weź. W 2007 jest. roku. A, no tak, żeśmy grali finał Piński, wtedy akurat. Siedzienie, właśnie. Dobrze tak pamiętam. Tak. I no to możliwe, ten... no? No właśnie, także tak widzisz, o, e, śmieszna sytuacja. Marcelowi Gromadowskiemu też na finale w 2000 chyba, w tym pierwszy finał Mistrzów. 2007, a teraz 2008 widzisz, w Łodzi. wszyscy się spotkaliśmy w jednym klubie. No i właśnie. No i takie no. życie jest przewrotne. Tak. I powiedz mi, y, wtedy jak zaczynałeś, mhm. y, który z tych siatkarzy był dla ciebie takim idolem, człowiekiem, który się wydawał do tej pory, nie wiem, bogiem to może za duże mhm. słowo ale takim guru, mhm. kimś takim nieosiągalnym kogo tylko. Mogłeś jakby obserwować z boku, a teraz hmm. miałeś jakby styczność na co dzień z tymi zawodnikami, byłeś częścią drużyny, hmm. uczestniczyłeś no, w zajęciach, w treningach, w meczach. Jak to wyglądało? No, w swoich... od, od początku, w sumie, mojej przygody z siatkówką, czyli od tego 2006 roku, gdzie zacząłem trenować, to zawsze był nim Daniel Pliński. O, pozdrawiamy Plinę. Tak, pozdrawiamy. Plina jest Gorąco. Akurat. Super gościem, no. Też mam przyjemność, tak. utrzymujemy kontakt do dzisiaj, spotykamy się z nami, o, więc... To zazdroszczę, bo, bo ja to zawsze byłem tym młodszym młodszym chłopakiem, który się przechodził do wujka Daniela po jakąś radę. Tak, że żeby... Daniel słynął z tego, że, że lu... mhm. potrafił i, i, i czasami tak. brał tych młodych chłopaków, no zresztą mhm. W Olsztynie chyba teraz też niedawno i przez Kuba Kochanowski mm -hmm, też w, tak. wspominał, że, że mocno mu i dużo mm -hmm. pomagał właśnie Daniel, więc czyli Daniel Pliński. Daniel Pliński to też właśnie taka fajna sytuacja, gdzie kilka lat wcześniej oglądasz jak facet zdobywa mistrząc co świata, a parę lat później trenujesz w nim w jednym zespole. To było takie. Jak się na tym zastanowić, to takie, no wow. Ile razy my... wypuścił Cieplina generalnie, bo on jest znany z ciętej riposty i z y, dobrego y, takiego żartu, i b, potrafił, i tak samo winiar. Y, zresztą pewnie jak się we dwójkę do, dobierali, to, to było wesoło, hmm. ale no, z, przez Daniela też zostałem parę razy wypuszczony i wkręcony, a hmm. zastanawiam się, ile razy Ciebie wypuścił. Czekaj, wiesz co, tak naprawdę ciężko mi teraz coś, coś wymyślić. Nie wiem, czy, czy, czy ja w ogóle dostąpiłem takiego zaszczytu, żebym je gdzieś wypuścił. Pamiętam tylko, jak no, innych, innych opaków wypuszczali młodszych, że podchodzili i mówili ty. Trener, tutaj wzywa, te, trener ci powiedział, że w następnym meczu zagrasz. Słuchaj, tam w Lidze Mistrzów na Atlas Arenie, Nie weź się zapytaj do jego do szatni, bo podobno bo mi mówił, że, że masz, masz być w składzie. Nie weź tam i się zapytaj. No i tam jednego chłopaka, pamiętam, taki oczy zrobił, poszedł do niego, do szatni, się zapytał, no i wrócił zmartwiony, ale... Nie będę wspominał kto to, ale, ale była taka sytuacja. Jasne, nie zdradzajmy tajemnic tak. wszystkich do końca, bo, bo mogą się co po niektórzy po, pogniewać. Yy, wspomniałeś o Ingoelu Falasce, mhm. tak? Yy, niedawno dotarła do nas ta smutna wiadomość. Mhm. Yy, bardzo zaskakująca, tragiczna no chyba, jakby mhm. no, środowisko. Siatkarskie dosyć mocno yy, odczuło, odczuło i przyjęło jakby no, tą smutną wiadomość mm -hmm. yy, o, o tym nieszczęśliwym mm -hmm. zdarzeniu, yy, czyli śmierci Mingela, mm -hmm. troszkę mm -hmm. niespodziewanej. Yy, jak ty wspominasz tego trenera? Yy, jakim był człowiekiem, to jak tak, się z nim współpracowało? Był trenerem, który myślę, że każdy młody zawodnik chciałby na takiego trenera chciałby trafić. Bo to był facet, do którego zawsze można było pójść i, i bez problemu zapytać się, poprosić o jakąś radę albo poprosić o czas na, jakiś, na jakieś ćwiczenia. Sam pamiętam, skorzystałem właśnie z takiej, z takiej możliwości. Poszedłem do niego, do, do gabinetu trenerów. No i mówię mi, możemy poćwiczyć troszkę, troszkę blok, bo, bo no czuję, że mam, mam dosyć spore braki. I on wtedy wstał, wziął ze sobą jeszcze drugiego trenera i trenera od przygotowania fizycznego i mówi: 'Zostawcie to po prostu i idziemy ćwiczyć na hale.' I, I spędzili ze mną tam. Już nie pamiętam, czy to było pół godziny, czy troszeczkę mniej, czy więcej, ale no, dla mnie to było takie fajne, że ja, 21-letni młody chłopak, yy, Poszedłem i po prostu nie powiedzieli, a dobra, to tam od, odwalimy z tobą, coś tam zrobimy. Tylko oni naprawdę się przykładali do tego, żeby, żeby podnieść mój poziom sportowy. I to dla mnie takie było niesamowite, że często tym młodym nie poświęca się za dużo czasu, a mi mimo to poświęcili. Gdzie byłem tak naprawdę no, tym czwartym środkowym, który. Nie dostawał za dużo szans na grę, bo No dobra, duży, duży, dosyć konstelacja gwiazd wokół była bardzo duża, bo i plina, o którym już rozmawialiśmy, i i, Karol Kłos, i Andrzej Wrona, Andrzej także, Wrona więc no. No, sami mm. etatowi reprezentanci. No ale miałeś tak. przecież tak samo swoje szanse i duży tak. wkład. Zostałeś tym mistrzem Polski i co? Mm. I to jest sukces, który zawsze będziesz pamiętał, no, mm. masz złoty medal. no Nie każdy może być mistrzem Polski tak, to jest, no nawet mi się to nie śniło w najśmielszych marzeniach w ogóle, nie, nie przychodziło mi to do głowy, że mogę e, osiągnąć taki sukces, aczkolwiek tutaj e, staram się być skromną osobą, ja, ja wchodziłem tylko na zagrywkę wtedy, to wtedy Mariusz no wraz no, i ekipa, nie no naprawdę, wtedy to, skromny był. No Parę razy tam udało się gdzieś tam wejść, w jakieś asa zagrać, ale to mówię, to w większości to Mariusz wlazł, właśnie yy, Facundo Conte, pamiętam wtedy, Różenie czy Niko Riarte. No to tak naprawdę oni tam dzielili, rządzili w zespole. Yy, ja starałem się nie przeszkadzać, a, a na pewno mówię, no niesamowite wrażenie móc yy, wejść na najwyższy stopień. Podium. Na, napędzało Cię to jak miałeś wokół siebie no takie gwiazdy albo topowych zawodników tak, to... w sensie że za wszelką cenę wewnętrznie chciałeś nie wiem im dorównać yy, trenować jeszcze mocniej yy. W sensie, no, żeby nie odstawać mocno tak Tak to, tak, tak, tak. Tak to u Ciebie wyglądało? E, tak, no chcąc, nie chcąc, to y, chciało się tym zawodnikom dorównać, mimo że dzieliła y, nas przepaść tak naprawdę kilkunastu no i poziomów. i wiekowa i tak wiadomo, Tak, no. tak, ale to tak y, zawsze, zawsze gdzieś tam z tyłu głowy miałem to, że no, muszę dorównać, no mimo wszystko muszę, nie, nie położyć się. Czyli, że, e, że Twój poziom rósł tak, tym bardziej, że obcowaniu z takimi Tak, tym bardziej, że, tym bardziej że jak mówię, byłem w w składzie z Danielem bliskim, ale też byłem w składzie ze Stefanem Antigą, który też dużo... Michael Jordan, tak siatkówki, można spokojnie powiedzieć. Dużo, dużo, dużo ra, rad Nad, mi też nadgarstek, dawał. Nadgarstek, który kręcił się we wszystkie strony. Dokładnie. I pokazuje, że nie trzeba wcale jakoś strasznie wysoko skakać i nie wiadomo jakie siły posiadać. I on ja te łokcie niemiusiernie obijał innym zawodnikom, jak tak jest. skaczącym. Doprowadzał tam do szewskiej pasji. E nie wiem, na ile Nie. to prawda, ale podobno do, do późnego momentu trenował tenisa i ten nadgarstek mu się no, wykręcał się we wszystkie, we wszystkie, wszystkie strony. strony trochę nawet nienaturalnie, więc z tą piłką mógł robić wszystko i rzeczywiście no. No, czasami można było mieć niezłą purpurę na twarzy z no. ośmieszenia, które stosował w stosunku no. do swoich rywali. No gracze był kapitalny, tak. no, trenerem też. Tak, tak, tak. Więc Taka śmieszna też sytuacja, przepraszam, że przerwę mi przyszła do głowy, jak Stefan został na kadry. I, y, I gdzieś tam jakaś akcja mi wyszła, to zawsze podchodzi i tak mmm, zapisywał. Coś Aha, że... Tak, tak, <laughs> tak. No, no. ok. Żarte, A żarciki, powiedz no. mi jeszcze, y, bo pytałem się ostatnio Łukasza o ten system CAR, bo każdy mm -hmm. y, funkcjonuje w zespole jakoś inaczej. Mm. Y, pamiętasz y, coś takiego w Bełchatowie? Y, e dostałeś, e byłeś? Nie, no, ja to zawsze nieskazitelny i wszystko najlepiej robiłem. Nie no, oczywiście była taka jedna sytuacja, że e, co roku Skra organizuje zawodnikom wyjazd na zwiedzanie elektrowni. No i wiadomek tego, to, tak samo w tym roku, w którym ja byłem, też był taki wyjazd zorganizowany. Ja jeszcze byłem taki trochę nieogarnięty. Pomyliłem z miejsce zbiórki. Chłopaki pojechali na wycieczkę do elektrowni. Ja stwierdziłem, że jest dziewiąta rano, to ja wrócę do domu i pójdę spać. Także. Na trening popołudniowy przyszedłem, oczywiście chłopaki no zaczęli się, mieli, kupić, mieli ubaw, tak, chociaż potem usłyszałem, że od jednego zawodnika dobrze, nie pojechałeś, było nudno no, i dobrze, że się wyspałeś, ale to większość się troszeczkę śmiała, no i Miguel Falaska potem powiedział, no że, no za to, że nie pojechałeś, tysiąc euro kary, a po prostu blady, siny, na przemian słabo mi się zrobiło, no oczywiście to był żart, no ale ja na no, nie od razu ci powiem Bardzo ty... poważnie, nie, no przy wszystkich tam, przy wszystkich zawodnikach, a ja po prostu zbladłem także, no. Szybko zacząłeś liczyć, ile tak, mówię, masz ile, na ile tak, ile to będzie wypłatą matką. <noise> no to też ciekawa. Wspomniałeś też, że tak. y, kończąc jakby tak wątek Bełchatowski, mhm. y, współpraca z Jackiem Nawrockim, tak samo y, wieloletnim trenerem skrzek, Tak. Fajnie, ci, że tak powiem, układało i dużo ci pomógł w swoim sportowym rozwoju. Tak. Trener nawroski też był właśnie takim trenerem jak Miguel, że też nie patrzy, czy zawodnik ma tam 30 lat, czy 20. Też bardzo bardzo dużo poświęcał czasu młodszym zawodnikom, bo ja na początku trenowałem z tymi zawodnikami starszymi, którzy byliśmy jakby zamiast tych, którzy byli na kadrze, po prostu dokoptowali mm -hmm. tam nas 4-5 do pierwszego zespołu. I też dużo, dużo czasu właśnie tym młodym poświęcał. Gdy starsi już skończyli trening, no my młodzi jeszcze zostawaliśmy i ćwiczyliśmy jakieś tam elementy, także... Okay. A to ci przerwę jeszcze, bo tak mm. mi się przypomniało teraz, yy, grywasz na piasku? E, pomiędzy sezonami tak, grywam, grywam. Tak rekreacyjnie, ale wiem, Aha. że miałeś jakiś taki epizod, yy, na zasadzie współpracy Skra, Polonia mhm. w London, tak, 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 dokładnie. Było coś takiego. Będąc właśnie jeszcze w Bełchatowie. No to dawaj. Taka rzecz sytuacja, usłyszeć. że akurat grałem wtedy na piasku i dostałem telefon od szefa marketingu jeszcze wtedy w Bełchatowie Tomka Koprowskiego, i się pyta, czy nie chciałbym do Londynu. Pojechać, zagrać. Ja tak mówię, a to żart, czy coś, czy, czy jak? Ja mówię, ja mówię, nie no, że poważnie, znowu, chłopaki wypuszczają. Ja mówię, no znowu sobie jaja robią. Mówię, no, Tomek <laughs> mówi, nie, to jest poważna sytuacja taka, że chcemy nawiązać współpracę z tym klubem. Jest tam organizowany turniej, czy nie chciałbyś pojechać? Ja wiem jasne, nie ma problemu. No i parę dni później spakowałem się i byłem w samolocie w drodze do Londynu. Tam zostałem bardzo też ciepło przyjęty przez, przez zawodników poloni Londyn, przez, przez działaczy, przez trenera. E, grałem wtedy w parze z Bartkiem Kisielewiczem. Byłem zawodnikiem Stalinysa. Ale też Gdy chyba ci się dobrze tam... wpisało, jakby w twoją w twoje jakby no, studia, bo mm -hmm. studiowałeś angielskie tak? Dokładnie. I, i akurat tam... też zawsze było, starałem się ten, gdzieś tam ten język wykorzystać. Też ciężko było będąc w Polsce, mm. bo w sumie w naszym kraju za dużo obcokrajowców. No, ale miarę tak, w zespole super. Też. To jest jednak ja tak, z, tak, ze swojego tak. doświadczenia mogę powiedzieć, mm -hmm. że rzeczywiście jak masz Trenera, zawodników mm -hmm. wokół siebie, to jednak y, starać się, Te życie w szatni, mm -hmm. dzieje się w, jakby no, po angielsku przede wszystkim. I to U jest jednak mnie, fajnie, tak, bo tak. z językiem nie zapominasz mm -hmm. gorzej, mm -hmm. jak później Amba cię dopada, jak, tak. jak nie ma nikogo, sami mm -hmm. Polacy, i próbujesz mm -hmm. po jakimś czasie jak z nieużywanym znowić, organem wznowić, znowić. albo przypomnieć Ciężko sobie słówka. Jest. Ciężko jest. Eee, ale tak, wtedy mogłem pojechać do, do tego Londynu, do Anglii i po prostu usłyszeć, jakby, od, jak to się mówi, native speaker'a, czyli od gościa, który tak naprawdę urodził się i od urodzenia posługuje się tym językiem. Usłyszeć ten, usłyszeć ten akcent angielski, który jest bardzo specyficzny i też Aj. często nie, nie do końca rozumiałem, co Anglik do mnie mówił. No wiadomo, jak. Każdy pamię, i, pamięta i, lekcje z języka angielskiego z y, magnetofonu typu tak. y, bez mała, kasprzak, y, kasety, no. które zostały puszczone i no, trzeba bo, było coś tam odczytać z tego, więc. Tak, albo z dnia świe to be or not to no, be, to też się nie, nie słyszałeś właśnie, także takie rzeczy, nie. A tam można było faktycznie usłyszeć ten język jakby no, w najczystszej postaci. I go też, go też wykorzystać. Też próbowałem tam zagadywać do różnych osób w trakcie tego turnieju. Eee, także po prostu, żeby poćwiczyć ten język. Także to akurat było no, dla mnie, no i jednocześnie lekcja też angielskiego, tak nie tylko siatkówki. Czyli fajna przygoda. Eee, nie wciągnęło cię aż tak na tyle, że próbowałeś gdzieś e, częściej na tym piasku pograć, tak może trochę bardziej Ty... profesjonalnie, tylko nie, traktujesz to... Bardziej, bardziej jako taka rekreacja. Uzupełnienie między sezonami. Tak. wiadomo, tam w regionie, w, będąc pomiędzy sezonami w Bełchatowie na co dzień, to tam e, próbowałem grać w różnych Grand Prix w województwie, głównie łódzkim. Ale to też bez większego jakiegoś yy, sukcesu. Ale po prostu, żeby tak się poruszać, żeby cały czas mieć to, żeby obcować z siatkówką jak najwięcej, jak najczęściej. Ponieważ no, niektórzy zawodnicy yy, grają na kadrze, a inni, no wiadomo, no, muszą ten czas jakoś Oczywiście. sobie zorganizować. A myślę, że ta siatkówka plażowa to i też bardzo dobrze działa na, na, na stawy, na kolana, wzmacnia i, Dokładnie, i, i no, można Fajne uzupełnienie trwingu. Tak. Mm -hmm. Skończył się bełhatów. Pewnie też dla ciebie ciężka decyzja, no bo mm -hmm. wyjazd z rodzinnego miasta mm -hmm. domu Przeniosłeś się do Kielc. Tak, tak, tak. tak. Na, na trzy lata, na trzy lata podpisałem kontrakt yy, yy, i też byłem zadowolony, bo liczyłem, że dostanę troszeczkę więcej, więcej szans na I grę. Tak było. No. I tak było w sumie. Yy, tam miałem trenera Dariusza Daszkiewicza, którego też się bardzo dużo, bardzo dużo nauczyłem. E, głównie właśnie technicznych, e, za, te, technicznych, technicznej strony siatkówki, w e, której, której miałem duże, duże braki. E, I też od niego właśnie co najważniejsze dla mnie wtedy było, dużo szans na grę. Chociaż konkurencja była spora w postaci Mateusza Bieńka i Andreasa, tak powiem, reprezentanta Norwegii. E, ale mimo to ta rotacja na środku była i, i dużo, dużo miałem szans na grę w Ekstraklasie. Przez pierwszy i drugi, i tak naprawdę większą część trzeciego sezonu, gdzie tam byłem, gdzie później akurat nastąpiła zmiana na stanowisku trenera, bo trenerem został Sinatanik. No i też dosyć takie fajne, luźne podejście do siatkówki, I, i też praktycznie każdy zawodnik, który tam był, dostawał tą szansę, żeby, żeby zagrać. No i to też była taka dosyć duża, duża też lekcja, i no, worek doświadczenia. Jak tak się znalazłeś w Kielcach? Myślę, że dobrze. To też tak. Yy, coś yy. młody chłopak wyjechał z nagle do większego miasta, ale nie było, było, było w porządku dużo dużo znajomości zawarłem, yy, które, które teraz do dzisiaj nawet yy, utrzymuję. Yy, także bardzo fajny czas. Zawsze z sentymentem tam yy, przejeżdżam przez to miasto, bo nawet nie ma okazji za bardzo, żeby tam wrócić. Jaki. Też czasu czasu nie ma. E, szkoda, szkoda wielka, że teraz ta siatkówka tam dopadło. No właśnie bo... chciałem o tym wspomnieć, że jednak yy. troszkę tam... Trener Daszkiewicz, który był tak naprawdę człowiekiem, który trzymał tą siatkówkę jakby... E, Mocno na, rękami. Tak, na pewnym poziomie, no, zdecydował się na pracę w Katowicach i, i, i tak naprawdę e, trener Mateusz Graba, który teraz jest trenerem w Siedlcach, e, też właśnie, no odszedł jakby z tych Kielc, no i tam naprawdę, no Niko nikt nie został z tych ludzi, z którymi kiedyś współpracowałem, żeby, tą, żeby to kontynuować. No, z tego, co się orientuję, to jest trzecia liga. No szkoda wielka. To przeskakujemy po Kielcach wrze września, tak. września, brązowy medal, tak. później bo i nagle wylądowałeś, stwierdziłeś mhm. palcem na mapie, mhm. czy nie wiem dlaczego, <laughs> że Wrocław. Co ma w sobie ten Wrocław Ojej. tak, że wszyscy yy, albo dużo ludzi chce tutaj przyjechać i być? miłość, można powiedzieć, że tak powiem, ale też y, miłość do miasta, a także miłość, y, 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 ponieważ tutaj Swoje studiowała, życia, tak, tak? tutaj studiowała i później pracowała moja moja obecnie żona, wcześniej narzeczona dziewczyna, tak. Y, z, tutaj zaczęliśmy, zacząłem przyjeżdżać tak naprawdę do, 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 do Wrocławia, y, do mojej teraz żony, od uj, 3 lata temu zacząłem przyjeżdżać, także bardzo mi się to miasto spodobało. Y, Zakochałem się w tym mieście i tak naprawdę co roku starałem się być bliżej tego miasta i w końcu, w końcu to się... Przeskok Bełchatu w Kielce. Mm -hmm. I teraz już Wrocław, jakieś no i... ulubione miejsca, coś, co cię, czym cię ujął, nie wiem. Mm, bardzo mnie ujął taką różnorodnością, gdzie wcześniej jak bywałem w, w tych miastach we wrześni, w Kielcach, yy, nie było tej różnorodności, a tutaj każdy człowiek tak naprawdę jest. Yy, każdy jest inny i jest taka anonimowość w tym mieście jest to miasto możliwości, to jest chyba jedno miasto, które się najszybciej w Polsce rozwija, według tam badań, które tam widziałem w internecie. Co roku przybywa tu więcej osób i... i jak na mówię, na no różne kultury studenci. no właśnie, ja właśnie jestem taki otwarty właśnie na świat i, i cieszę się, że mogę tutaj iść, mogę popatrzeć, nie wiem, ktoś tam gra na przykład na skrzypcach na rynku, ktoś tam na hulajnodze sobie jedzie, nie wiem, idzie facet w różowych włosach i po prostu jest taka różnorodność i, Podoba mi się to po prostu i, i dlatego lubię, lubię to miasto. A i mówię, tak jak wcześniej wspomniałem, yy, moja żona tutaj spędziła dużo czasu i jest ze mną teraz i cieszymy się, że po prostu możemy być tutaj w tym mieście razem z naszym malutkim szkrabem. No właśnie, bo stosunkowo niedawno urodził ci się synek, tak? Tak jest, Stanisław, 4 miesiące temu. No niesamowite, niesamowita zmiana w życiu, ale tutaj muszę, muszę tej hołd oddać mojej żonie, która tak naprawdę spełnia się świetnie w roli matki i jest najlepszą mamą jaką Stanisław mógłby sobie wymarzyć. No ty ja z racji, staram się pomagać. No z racji obowiązków i że ci ciągle tak. nie ma, bo wyjazdy, treningi, mecze, no to wiadomo, mm -hmm. że, że jednak mm -hmm. chyba ze mną było podobnie zresztą, mm -hmm. ale czy rzeczywiście to jest takie trochę oklepane? W sensie, bo każdy mówi o dziecko dużo zmienia, bo mm -hmm. ja pamiętam siebie jak trochę robiłem duże oczy, jak, mm -hmm. y jak zawodnicy gdzieś tam gadali o dzieciakach i w tak. ogóle a człowiek sam nie miał tego dzie mm -hmm. dziecka. Mm -hmm. Teraz no, jak już się pojawia, no to wiadomo, że, y, mm -hmm. że człowiek trochę patrzy, y, I, patrzy inaczej, inaczej mm -hmm. albo, albo pe do pewnych spraw podchodzi z y, nie wiem, z dystansem, albo z takim mm -hmm. troszkę innym podejściem y, mocno jakby to odcisnęło piętno na to może, może nie jakoś strasznie mocno. Faktycznie niektórzy twierdzą, że zmiana 180 stopni jest, jest, jest duża zmiana, bo już nie można patrzeć przez pryzmat siebie, żebym ja się wyspał, żebym ja był najedzony, żebym. Ja, y, Chciał gdzieś iść, tylko teraz trzeba patrzeć przez pryzmat tego małego człowieka, któremu trzeba ten świat pokazać, któremu trzeba dać dużo miłości i poświęcić mu czasu na jego rozwój. tak? dobra, to Że... trener teraz nie słyszy, tyle razy musisz wstawać w nocy do dzieciaka. czasem y są takie przypadki, gdzie to moja małżonka wstaje, bo po prostu musi, bo wiadomo, mały chodzi o karmienie. Ale ja staram się też w nocy wstawać i, i pomagać jej, tak, i jednocześnie też na treningu być jak najbardziej wyda wy wydajnym. E, aczkolwiek czasami się z żoną umawiam, że po prostu jestem zmęczony i mówię, proszę cię, nie dam rady, dzisiaj wstać Czyli rano. To w sumie często, można e, powiedzieć. Sumie, <laughs> staram się, żeby to było właśnie jak najrzadziej, ale tutaj szczerze powiem, że, że faktycznie staram się jak najwięcej pomagać, bo. Widzę jak ona ona dużo robi i, i że też jest zmęczona i staram się też ją wspierać jak najbardziej jak najbardziej się da tak Dobra a powiedz mi wracając jeszcze do twojej edukacji bo tam mm -hmm. poruszyliśmy wątek wcześniejszy teraz mm -hmm. też z tego co tak, wspomniałeś tak, tak. Z, kontynuujesz sobie studium. edukację Tak 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 na wyższej szkole zarządzania administracji w Opolu na kierunku zarządzanie i taki, na kierunku zarządzanie, menadżer sportu. O, to tak, to jest taki kierunek na czasie. taki ciekawe bardzo i, i mam nadzieję, że też w przyszłości bardzo przydatny. A co do samej uczelni, jest to bardzo, jest to uczelnia, którą poleci mi Michał Superlak i też Marcin Komenda, którzy tam studiują. To jest uczelnia bardzo przyjazna siatkarzom i nie tylko wielu sportowcom, wiadomo to życie sportowca jest takie, że no nie, nie ma za dużo czasu też na dzienne studia. Oczywiście. Także wyszli jakby naprzeciw nam sportowcom i w wielu aspektach tą naukę ułatwiają na, na poziomie tutaj nie wiem, egzaminów czy różnych zdania prac zaliczeniowych, także to bardzo, bardzo pomagają i tak naprawdę studia nie, nie są jakąś udręką, tylko po prostu są no, radością, można by powiedzieć, bo i człowiek się dużo można rzeczy Można to pogodzić dowiedzieć. troszkę, tak? Tak, tak, tak. Ze sportem tutaj, z wyjazdami, z no treningami. No to co, pozdrawiamy oczywiście kadrę Jasne, pedagogiczną, pedagogiczną oczywiście. przymyka oko na mm. pewne rzeczy. Tak. Yy, mówiłeś, że no generalnie tego czasu nie ma za dużo, czyli mm. treningi, później wiadomo, mm. rodzina, dziecko, yy, tak. Jeżeli zostanie ci odrobina tego wolnego czasu, to... coś, co, co lubisz robić, coś, co cię, nie wiem, relaksuje, uspokaja, albo nie wiem, masz jakąś pasję, wzmacnia i relaksuje to na pewno yy, lektura. Bardzo, Bardzo przy tym odpoczywam. E, wzmacnia, bo wiadomo, książka to i różni bohaterowie, którzy mogą być jakby takimi naśle, e, postaciami do naśladowania w życiu, jakieś różne wartości mogą e, prezentować, które można potem w życiu wprowadzić. A i relaksuje, no bo wiadomo, no jednak rekt, lektura to jest. pobudza e, e, co, mocno wyobraźnię, no jasne. Tak, ten, ten mózg też musi jednak działać, to jest potrzebny siadkarzowi, bo wiadomo, to siatkówka, to jak wielu mówi, to ten sport dla ludzi inteligentnych, także to. I książki to akurat myślę, że idą w parze. E, i, I staram się no, czytać no, jak najwięcej. Coś, co ostatnio wpadło ci w ręce, i tak polecałbym. Ogól, ogólnie, ogólnie? W ogóle star... jakie, jakie książki? Czy wszystko, czy w danym momencie jakaś tematyka, która cię wyraźnie zainteresowała, mm. albo interesuje, czy. Czy Najbardziej... to jest jakaś dziedzina, bo wspominałeś, ta historia troszkę i. Szczerze powiem, że staram się czytać dużo, ale nie czytam książki, które po prostu mnie nie pochłonie. Tak? Najbardziej mnie pochłaniają autobiografie i, mm. i takie książki e, fantazy. Po prostu pochłonąłem Władcę Pierścieni, całą trylogię, całą, e, całą sagę Wiedźmina e, Andrzeja Sapkowskiego i wszystkie książki Gry o tron. A z autobiografii to Michael Jordan, tak jak mówiłem, niesamowity człowiek, cał, też całą książkę przeczytałem, Mohamed Ali, a także taki mniej znany facet Howard Hughes, wielki milioner, chciał być wszystkie rekordy, jakie tylko były do pobicia, głównie jeżeli chodzi o samoloty, rekordy prędkości. No i niestety potem podupadł na choroba, ale też niesamowity człowiek, milioner, i też mówię. Z każdego z tych ludzi można wyciągnąć co, sobie... coś dla siebie. Tak. Bo mówię, no zwykli, zwykli, szarzy ludzie no nie piszą książek, tak? Tylko ci najwięksi, najlepsi, najbogatsi, chociaż... Pewnie by się zdało. Nie, no. nie każdy musi być jakąś wybitną jednostką, która zostanie w pamięci jakby całego mhm. świata, ale mhm. jeżeli ktoś napisze Już. fajną, fajną mhm. nie wiem, powieść, czy, czy tak jak mówisz, że książka chwyci, to mhm. To mi się wydaje, że jest to bez znaczenia. A powiedz mi, yy, Bełchatów, tam dalej Twoja rodzina, tu ten Wrocław tak blisko yy, widzisz się mieszkającego tutaj we Wrocławiu. Tak, tak, tak. tak. Czy raczej byś no, myślał o tym, żeby wracać do swojego rodzinnego? Yy, do, do domu wracam zawsze z miasto. sentymentem. Zawsze z sentymentem. Yy. A tutaj chciałbym, chciałbym na dłużej zostać, bo jak już mówiłem wcześniej, to jest duże miasto, miasto możliwości szybko się rozwijające. E, mamy tutaj i rodzinę i przyjaciół, także, także takie wsparcie, wsparcie też jest. A do Bełchatowa nie jest daleko, bo to no tak, no trasa jest bardzo oczywiście. dobra, można pojechać w e, każdy weekend. Także chciałbym, mówię, do Bełchatowa jasne. Może nie na jakoś długo, ale, ale zawsze, zawsze na kilka dni na, z sentymentem wracam. Ale na stałe jednak ten Wrocław. To jest, no czuję, że to jest miasto dla mnie i dla mojej rodziny także. Czyli kolejny będzie dopisany do aglomeracji tak, wrocławskiej. To Słuchaj, to tak przeskoczymy palcem po po mapie albo mhm. po kuli. Miejsca na świecie, które cię inspirują, albo które chciałbyś zobaczyć mm, tam, tak, gdzie jeszcze nie byłeś? Idąc tak dalej, Wrocław jest dużym miastem, ale jeszcze większym jest Nowy Jork. To jest, okay. to jest miasto, które bardzo chciałbym kiedyś życie zobaczyć. to już w ogóle jest mieszkanie kulturowe. Tak, wszelki. Śledzę różne wideoblogi ludzi, którzy tam mieszkają na YouTubie i po prostu jestem zachwycony. Tym miastem czasami nawet się zdarzyło tak, że włączyłem na YouTube 4-godzinny przejazd przez Manhattan i po prostu śledziłem, patrzyłem, rozglądałem się po mieście, jak to pięknie tam wszystko wygląda, jak to miasto żyje. Też y, bardzo lubię filmy oglądać i w filmach, wiadomo, amerykańskich, to i Nowy Jork się powtarza. Jak nie jakieś perypety mieszkańców, to jest zniszczone przez tsunami, także ten Nowy Jork gdzieś tam się przewija i. Bardzo gdzieś tam się u mnie zakorzenił, i bardzo chciałbym kiedyś pojechać i na własne oczy zobaczyć. Tym bardziej teraz wizy zniesione to można skorzystać. Właśnie, może teraz będzie troszkę łatwiej spełniać swoje tak, marzenia. Tak, ten... Przeskakując, troszkę mhm. wróćmy do sportu. Mhm. Na co stać gwardię w tym sezonie, albo czy stawiasz sobie jakieś indywidualne cele, albo czego oczekujesz. Jakbyś trochę mm -hmm. opowiedział o współpracy, jak Ci z Krzyszkim Janczakiem współpracuje, jak Ty to widzisz ze swojej perspektywy. Jesteś w sumie Moim... pierwszy rok tak, w zespole, tak, 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 tak. Po zeszłym sezonie w sumie bardzo chciałem współpracować z, z człowiekiem, który już wcześniej i miał do czynienia z siatkówką i zna się na tym sporcie dobrze. I też ma sukcesy. No akurat Krzysztof Janczak jest osobą, która jakby wszystko to posiada, tak? I ma sukces w postaci zwycięstwa pierwszej ligi, z tego co się orientuje I jest, byłem także zawodnikiem, reprezentantem Polski. Olimpijczykiem. Olimpijczykiem, dokładnie. I cieszę się teraz aktualnie, w tym momencie cieszę się ze współpracy, ponieważ mimo, że na razie nie dostaję za dużo szans na grę, to i tak jestem jestem zadowolony współpracy, bo, bo czuję, że zrobiłem w kilku aspektach gry Mały postęp. Szczerze nie sądziłem, że jeszcze w wieku 27 lat człowiek może się nauczyć, czego myślałem, że uczy się za młodo, a potem jakby bazuje nie no, teraz rozwijając. Badania też jakby... pokazują, że 26, 7, 8 to jest chyba teoretycznie taki no, najlepszy wiek dla, dla siatkarza. siatkarza. Tak, 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 ale to chodzi mi właśnie o takie nowsze, jakby, nowsze, nowsze rzeczy. E, także... Czy się stary czy młody, bo w sensie drużyna jest troszkę taka podzielona i jest, mamy trochę młodych zawodników i, i tych starszych, to ty jesteś bliżej ci. No, ostatnio jak powiedziałem, że mam 27 urodziny, to niektórzy z zespołu się dziwili, że 27? Trochę młodziej wyglądasz. Ale czuję się, czuję się młodo. Bo Jak starzy na młodych są gierki, to występujesz? U starszych. U starszych, tak, u starszych. Tak, jednak... tak, tak. Ale jestem chyba jeden no Po klubie to... nowosielskim jestem drugim najmłodszym wśród starszych, także jeszcze nie jest źle. E, ale i w zespole czuję się bardzo dobrze, bo jest właśnie taka fajna nasza, nasza mieszanka. Są starsi, są, są też dużo młodsi. Mhm. Starsi, starsi grają, i, a młodzi chcą ich wygryć, że to jakby to się napędza. Także z doświadczenia wiem, że takie mieszanki zawsze przynoszą bardzo fajny efekt na koniec. Także mam nadzieję, że i przechodząc do Twojego następnego pytania, że co do, co do takich celów moich na sezon to cieszyć się grą i korzystać z gry na, na meczach jak najwięcej się da i cieszyć się z tego sportu, bo w sumie każdy z nas po to trenuje tą siatkówkę, żeby, żeby później czerpać z niej radość i jak najwięcej przebywać na boisku. Także a co do celów, to, to myślę, że yy, bycie w playoffach to, to jest taki cel minimum, a później zobaczymy. Jak najwyżej. Dużo się dzieje wokół yy, wrocławskiej siatków mm -hmm. Tak. Medialnie, jest mm -hmm. dużo szumu, yy, dużo rzeczy zmienia się na plus. Yy, fajnie wy jako w środku mm -hmm. zespołu czujecie to, że można powiedzieć, że piszecie jakiś taki też nowy rozdział i, i chcielibyście swoją postawą sportową jakby no zapisać się tutaj na kartach historii? Staramy się po prostu wykonywać to co, to, co możemy jak najlepiej. tak? To, co trener nam mówi, każdy robi to na 100%. A jaki będzie ten efekt końcowy, to zobaczymy. Jeżeli chodzi o, o to, co powiedziałeś, to. Ciężko powiedzieć, tak naprawdę. Nie wiem, też nie chciałbym mówić za chłopaków, może w ten sposób. Jeżeli o mnie chodzi, to yy, cieszę się, że mogę być tutaj częścią tego nowego projektu, yy, bo tak się w sumie nazywało na początku: Projekt Guardia. Yy, a ja cały czas mówię: staram się jak najlepiej wykonywać to, co mi trener mówi, tak, yy, żeby podnosić swój poziom sportowy. Jak i też dołożyć cegiełkę do podniesienia spo poziomu sportowego całej drużyny, bo to też będzie miało przełożenie później na, na relacje z, z, z działaczami, ze sponsorami. I tak naprawdę będziemy poprzez naszą ciężką pracę docierać do jak największej ilości osób w całej Polsce. A myślę, że to o to chodzi właśnie tutaj sponsorom, y, ludziom związanymi z marketingiem, żeby, żeby po prostu tą markę gwardii jakby rozpowsze rozpowszechnić na na cały kraj i dotrzeć do jak największej ilości osób. Kończąc tak. wątek, jakby siatkarski, sportowy. Mm -hmm. yy, gdyby nie siatkówka, to myślałeś Ej. o tym, co by było. Gdyby jej nie było, gdyby sportu w ogóle nie było w Twoim życiu. Sport, można powiedzieć, że Cię ukształtował ciężko stwierdzić Pływanie siatkówka po tak, kolei tak, tak, jednak duży było. duży jakby mm, etap twojego życia y, zajął mm -hmm. i poświęciłeś mu wiele ale tak myślałeś albo zastanawiasz się że będzie skończy się siatkówka i już masz w głowie bo Mam wrażenie, że wyglądasz mm -hmm. jako spokojny, wyważony człowiek, ale tam gdzieś jednak tabuża mózgów mocno w, yy, i te pomysły, pomysły latają. Pomysły są, ale na razie z, wyznaję taką zasadę, że nie mówię o czymś, dopóki mi się to nie uda. Także pomysły są, jakieś plany i cele są, ale na razie staram się je zachować dla siebie. Tak to że... ja Ci życzę <laughs> przede wszystkim zdrowia, spełnienia. Sukcesów w gwardii z gwardią, a spełnienia tych najskrytszych marzeń, które gdzieś tam u ciebie w głowie latają. Dziękuję Dzięki bardzo. bardzo. Dzięki.